kapitan Dzakos Jakubczak i kapitan Adam Jakubczak ze mną w studiu. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Witamy. Tak naprawdę jesteśmy wyjątkowi, bo nam się udało z wami spotkać, bo za chwilę znów wylatujecie i później wypływacie. Tak, wracamy na morze. Jak się zaczęło to szalone życie na tym jachcie? To morze zaczęło. Tak. Wiele lat temu, to ponad 10 lat temu. I to był sposób na odstresowanie się po jakimś tam trudnym projekcie i etapie w pracy i jeden z pierwszych rejsów gdzieś na Bałtyku. Przeżyłem to traumatycznie, bo warunki były straszne, ale to trochę tak jest, że czasami jak jest źle, to nas bardziej wciąga, niż jakby było super fajnie i cudownie. Ale po paru latach okazało się, że nie dość, że potrzeba mnóstwo zezwoleń, uprawnień, doświadczenia, więc to fajnie się kompletuje, fajnie można w to w życie i tak wpracować. No to później stwierdziliśmy, że jest też inny rodzaj pływania i w tym pływaniu to chyba się delektujemy, że szukamy słońca i szukamy, my teraz płyniemy w stronę lata tak naprawdę i odnajdujemy to lato. W stronę równika, tam gdzie już jest prawie druga półkula, tak. I można zaczerpnąć trochę więcej promieni słońca niż obecnie. A Edyta, ty zdaje się podążyłaś za Adamem, ale Adam, bo jeszcze musimy powiedzieć o tym, że ty z wykształcenia jesteś pedagogiem i zupełnie jakby zmieniłeś swoje życie dopiero po pewnym czasie. Że odkryłeś, to było takie, czułeś gdzieś pod skórą wołanie. To się dość mocno tak synergicznie wiąże, bo tak naprawdę teraz pływając po morzu uczę żeglarzy i uczę oficerów tego, jak radzić sobie z żeglarstwem ekspedycyjnym. Bardzo podobnie żona, która jest coachem i też pomaga mi w nauce i też prowadzi rejsy. Bardzo mocno szkoleniowe te etapy takie przejściowe, właśnie jesienno, wiosenno, zimowe, to są mocno etapy. Czyli dalej uczysz, tylko zmienił się przedmiot. Tak. I masz metody. No i żona za tobą podążyła. Tęskniłaś za nim? Jak to wyglądało? I pomyślałaś sobie, przyłączę się do niego. Nie, na początku tak nie myślałam. Za pierwszym razem, jak wziął mnie na morze i oczywiście to też był Bałtyk, to odkryłam, że latem na Bałtyku pływa się w czapce, rękawiczkach i to ma się nijak do tego, jakie ja miałam wyobrażenie na temat jachtów, że ciepło, leżenie na pięknym jachcie i sama przyjemność. Okazało się, że jest choroba morska, okazało się, że jest zimno i że jest wymagająco i co się jeszcze okazało, trzeba dużo umieć. Trzeba dużo umieć, dużo się uczyć i dużo liczyć. Ale wtedy trochę mnie wciągnęło, nie tak jeszcze do końca. Później okazało się, że jest coś takiego jak... A jakie miałaś obawy na tym etapie? Największym obawem była choroba morska. Ja ją ciężko przeżyłam. Podobno każdy ma ją tylko 3 razy. Ty miałeś 4. Może nie aż tak bardzo. Ten trzeci raz ciągle jest przede mną jeszcze. Natomiast Bałtyk zdecydowanie dał mi w kość. Później popłynęliśmy już całą rodziną do Chorwacji. I tam się okazało, że jest cudownie i przyjemnie i fajnie i tak jak ja sobie wyobrażałam. I teraz jeżeli muszę, to płynę na Bałtyk, na Morze Północne nikt mnie nie zmusi. Natomiast najchętniej wybieram te ciepłe rejony. A co takiego trudnego jest w Bałtyku, poza tym, że no, temperatura nie jest zachwycająca nawet latem? Krótka fala, zdecydowanie. Zmienne warunki, nieprzewidywalne dość mocno i rzeczywiście... Tak. Dużo żeglarzy śmieje, że w drodze do Bornholmu, co wcale jest daleko, bardzo oddaloną wyspą, po drodze jest flauta i sztorm. Tak, przeżyjemy wszystko, tak? I przećwiczymy się we wszystkich możliwych warunkach do tego stopnia, że polscy żeglarze bardzo często śmieją się na różnych akwenach, że 8 w skali Beauforta gdziekolwiek indziej, czy 10, to jest nic w porównaniu z 6 na Bałtyku. No i częściowo jest to prawda. Wyruszyliście do Chorwacji, no i zmieniło się wszystko. Tak. Rozkochałaś się. No, było fajnie. Było tak, jak sobie wyobrażałam. No właśnie, pytanie, jak wygląda życie na jachcie. Wy obecnie, znaczy za chwilę, będziecie na południu Europy i to jest wasz matecznik. Jesteście z Łodzi, ale też mieszkacie na Łodzi. I o tym życiu na Łodzi, z Łodzi, ludzi, porozmawiamy sobie za chwilę. Trim the tree, how much fun it's going to be today.
drodze, jak wygląda życie na jaksie? Ty, Edyta, podążyłaś za Adamem, ale w pewnym momencie zdecydowaliście się na taki niecodzienny tryb życia, żeby opuścić tę łódź stacjonarną w samym centrum Polski i wybrać się na tą chyboczącą się. No tak, tak się zdecydowaliśmy. Okazało się, że możemy i pływać, i żyć na łodzi, i z tego się utrzymywać, organizując rejsy. No i że jest bardzo przyjemnie i fajnie i spotyka się dużo ciekawych ludzi, bo bardzo różnorodni ludzie do nas przyjeżdżają i wszyscy są zadowoleni, uśmiechnięci, no i łykają słońce. Mhm. Od razu tak było, że to wszystko zastało, cała ta wasza koncepcja, jeśli chodzi o styl życia, czy były jakieś wyboje po drodze? Nie, dość szybko zastało. Na początku mieliśmy jachty armatorskie, wynajmowaliśmy je. Na samym początku głównie pływał Adam, a później ja do niego dołączyłam. Ten system jest podobny dla większości żeglarzy, tylko niedaleko, nie tak daleko czasem docierają, że jest najpierw nauka, później staż, później każdy powoli zaczyna czarterować ten jacht. No, my poszliśmy parę kroków dalej, zaczęliśmy regularnie czarterować, zdobyliśmy tam jakieś zaufanie. W pewnym momencie okazało się, że już mamy jachty, które tylko my pływamy. No i te jachty zupełnie inaczej się traktują. One też są zupełnie inaczej wyposażone. Tam wszystko, co ktoś wymyślił, a uważamy, że jest fajne, to na nich jest. Jak zmieniają się priorytety, jeżeli mieszkamy na takim jachcie? Co się w waszym życiu zmieniło? To znaczy, w naszym życiu zmieniło się dość dużo, bo nie żyjemy na lądzie, tylko żyjemy na wodzie. Mhm. Tak? Inne potrzeby mamy. Bo musimy myśleć o tym, że woda w kranie nie zawsze będzie, bo trzeba ją zatankować i trzeba wejść do portu. Z prądem na szczęście już mamy dużo lepiej, ponieważ założyliśmy na jachtach prądnice i solary. Natomiast jest to z innego punktu widzenia, jest to ogromna wygoda. Wygoda dla osób, które chcą zwiedzać świat, podróżować i przeżywać przygody, bo normalnie musimy się przemieszczać, zabierać ze sobą cały swój dobytek i zmieniać hotele z jednego na drugi. Tutaj mamy jedno miejsce zamieszkania, wszystkie swoje rzeczy, wprowadzamy się i tylko przemieszczamy się po wodzie, a ponieważ jest jej więcej niż lądu, to jest dużo łatwiej. Jak wygląda taki cykl? Jak wygląda wasza trasa, kiedy wybieracie się w taką podróż, która już niebawem znów? Tak. Bardzo wiele wyposażenia, które wcześniej wszystko będziemy jest na jachcie. Tam są setki kilogramów albo tony wyposażenia bezpieczeństwa, więc my teraz tak naprawdę zabierzemy najważniejsze rzeczy. To wszystko, co najważniejsze, jest już na jachcie. A sam jacht przebywa dwa razy w roku, przebywa w akwenach, które są takie, które pozwalają na pływanie nam rodzinne. Co też daje nam komfort, ponieważ pływamy z własną córką, więc ona nie jest wyadlinowana, ma bardzo często na pokładzie swoich rówieśników. Ale ten czas jesienno-zimowy i wiosenny to jest czas bardziej szkoleniowy. Tam pływają z nami żeglarze, oficerowie. To są takie akweny, które są mniej przewidywalne, a jednak ten jakiś określony cel staramy się osiągnąć w wymiarze czasu. Czasami spotykamy też trudniejsze warunki. Najfajniejsze momenty, jakie wam przychodzą do głowy? Sporo ich było, widzę po minach. Tak. Ciężko wybrać, które. Najśmieszniejsze, uratowanie złotych rybek w Maroko. Tak, żyją z nami dwie złote rybki, pochodzenia marokańskiego. Przez pewien czas były u nas na katamaranie. Wszyscy przychodzili, robili sobie zdjęcia, bo mieliśmy akwarium na katamaranie. Tak. To też daje obraz tego, jak bardzo buja na katamaranie w porównaniu z tym, jak czyli buja na jachcie. Tak, to była jedna z ciekawszych przygód. Generalnie nabyliśmy mocno przed prawem marokańskim. Zupełnym przypadkiem okazało się, że podarowano nam dwie złote rybki, które ktoś chciał oddać do oceanu, żeby tam żyły swobodnie. Co jest, one żyły. One by tam nie przeżyły. Tak, dokładnie, więc uratowaliśmy dwie złote rybki, tak? Więc mam nadzieję, że teraz będzie super, bo będą spełniały nasze marzenia. Tak, trzymamy je za nadrze. Czego was to wszystko nauczyło tak na koniec? Pokory? Tak. Trochę inaczej dbamy o czas. Są takie miejsca na świecie, które widzieliśmy, a które już nie istnieją, jak na przykład Brazylia, gdzieś tam daleko w Afryce. Zdecydowanie bardziej szanujemy czas. Teraz ten czas w Polsce przed świętem
przed świętami. Czasami wieczorem, jak już nawet dziewczyny śpią, stwierdzam, jak to fajnie, że jestem w domu, jak to fajnie, że mam kran, ciepłą wodę. Z drugiej strony, jak to fajnie, że za 5 dni znowu będziemy w Afryce. Także... Wszystkiego dobrego. Życzę długich fal i udanych wyjazdów. Dziękuję i wspaniałych bardzo. Ludzi wokół. Kapitan Adam Jakubczak i kapitan Edyta Kos-Jakubczak byli ze mną w studiu. Dziękujemy.